Drodzy Państwo, 17 czerwca 2023 roku znajdujemy się na terenie Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Wyjątkowe wydarzenie kulturalne, jakie ma miejsce w dniu dzisiejszym, pokazuje, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, ale jak i również tych wszystkich, którzy przyjeżdżają z poszczególnych gmin powiatu tomaszowskiego, a także spoza naszego powiatu. Wyjątkowa impreza, wyjątkowa uroczystość, która przede wszystkim, drodzy Państwo, ma na celu podtrzymywanie i kultywowanie tego wszystkiego, co wiąże się z kulturą polską, co wiąże się z naszą tożsamością narodową, co wiąże się z kulturą lokalną, rodzinną, gminną, powiatową, wojewódzką, z kulturą europejską, kulturą ogólnoświatową, bo tak to trzeba powiedzieć. Te różnego rodzaju zwyczaje, które tutaj były przywoływane w ciągu trwania całej tej uroczystości, to zwyczaje, które mają już po kilka tysięcy lat. One w sposób znaczący nawiązują do tych wartości, które są bliskie Kościołowi katolickiemu, które wiążą się z chrześcijaństwem. Chociażby same wianki, które są symbolem czystości, i one tutaj nawiązują poprzez to właśnie wydarzenie do tego, że powinniśmy taką niewinną czystość zachowywać, że to, co wiąże się z czystością, powinno mieć swoją określoną wartość. Pozostałe wszystkie te elementy, które współtowarzyszą tej wyjątkowej uroczystości, są niezwykle istotne dla poszczególnych kół gospodyń wiejskich obecnych tutaj dzisiaj razem z nami, dla tych wytwórców lokalnych, którzy chcieli pokazać ten swój dorobek, co produkują poprzez pracę swoich rąk, co jest dobre, co jest wartościowe, co jest zdrowe. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję tutaj przede wszystkim dyrekcji Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, jak i również wszystkim pracownikom tej instytucji, że tak bardzo mocno zaangażowali się w przygotowanie kolejnej już właśnie edycji związanej z Biesiadą Świętojańską. Dziękuję wszystkim uczestnikom, od tych najmniejszych po tych najstarszych, którzy wzięli udział i poprzez swoje występy na pewno podnieśli rangę tej uroczystości, tej imprezy, ale pokazali też, jaki potencjał tkwi tutaj w ramach działalności poszczególnych grup na terenie powiatu tomaszowskiego. I dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, że zechcieli właśnie być tutaj z nami w dniu dzisiejszym, współtowarzyszyć w tej wyjątkowej uroczystości. Miejmy nadzieję, że w kolejnych edycjach, w kolejnych miesiącach podobne imprezy będą tutaj mogły nam pokazywać kolejne elementy związane z naszą kulturą lokalną polską, i że będzie nas coraz więcej, że będziemy chcieli, tak jak powiedziałem, kultywować to, co nasze wyjątkowe, polskie. Drodzy Państwo, oczywiście na początku serdeczne podziękowania za Waszą obecność. Wszystkich, którzy biorą udział od początku tej dzisiejszej imprezy, w tym wydaniu mniejszym, od tych najmniejszych dzieci po najstarszych. Jesteście naprawdę cudowni, wyjątkowi. I to, co jest budujące, drodzy Państwo, staracie się i chcecie przypominać to wszystko, co wiąże się z naszą polską tradycją. Tradycją lokalną, gminną, powiatową, regionalną, ale też często rodzinną. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że zechcieliście współtowarzyszyć tutaj wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli z całego terenu powiatu tomaszowskiego. Razem, wspólnie bawimy się podczas tej biesiady, bo biesiada, drodzy Państwo, to jest oczywiście wspólne śpiewanie, wspólny taniec, ale również też można skosztować te wiktuały, które przygotowały poszczególne koła gospodyń wiejskich. To jest piękne, to jest cudowne, że my jako Polacy chcemy kultywować to, co jest nasze, wyjątkowe, niepowtarzalne na poziomie nie tylko całej Europy, ale całego świata. Drodzy Państwo, wszyscy, którzy tutaj występowali, naprawdę wnosili tą wyjątkową wartość dodatnią do tego, żebyśmy mogli wspólnie się bawić, wspólnie się cieszyć, radować, a ta wyjątkowa pogoda jakby podkreśla, że takie spotkania rodzinne wręcz powinny być jak najczęściej organizowane, Pani Dyrektor.
I tutaj dziękujemy bardzo wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Animacji Społecznej za to wyjątkowe zaangażowanie się w przygotowanie tej imprezy. I to, co proszę Państwa trzeba podkreślić, to puszczanie wianków. Wianki to jest symbol czystości. Towarzyszy w różnych realiach naszego życia. Wianek ma Pani młoda, mają dziewczynki, które idą do Komunii Świętej, ale też wianki tak naprawdę towarzyszą w różnych innych miejscach i pokazują tą niepowtarzalność polskiej kultury. Także bardzo serdecznie dziękuję za to przywoływanie tych naszych tradycji. Dziękuję oczywiście tutaj jury, które, drodzy Państwo, musiało się sporo napracować, żeby ten werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy. Dziękuję bardzo oczywiście tym wszystkim, którzy są sponsorami, którzy z nami chcieli razem bawić się w ten sposób, że dają coś od siebie po to, żeby uświetnić tą wyjątkową uroczystość. Przed nami dalszy ciąg zabawy i życzę udanego wieczoru dla wszystkich Państwa.